Zapraszam do naszego YouTube'owego studia, studia kanał AVIT. Kontynuujemy cykl pod tytułem Innowacje, Edukacja. Dzisiaj gościem jest pan Jerzy Maduzia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Chciałem zapytać, jak pandemia, pana zdaniem, wpłynęła na świat nauczycieli, świat dyrektorów, świat edukacji, jeśli chodzi o technologię. Bo wszyscy wiedzą, że technologia przez te ostatnie 2 lata miała swój duży udział w edukacji, no nie tylko w Polsce, na całym świecie. A pan ma perspektywę właśnie nie tylko krajową, ale no szerszą. Proszę o tym opowiedzieć i porównać, jak to jest właśnie u nas, jak to się dzieje w tych krajach, w których pan miał okazję to zobaczyć. To znaczy, może tak się teraz tylko i wyłącznie odniosę do samej pandemii, dlatego że jeżeli chodzi o zagranicę, to ja nie byłem w czasie pandemii za granicą i nie wiem, jak tam się działo, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Przypuszczam, że podobnie jak u nas w Polsce, dlatego że to był taki okres, o którym możemy powiedzieć, że nastąpił gwałtowny wzrost wiedzy wśród nie tylko uczniów, którzy też musieli sprostać pewnym działaniom, pewnym wymogom, choćby tego, żeby się połączyć z nauczycielem, przyjąć pewne informacje, materiały, przesyłać te materiały, ale także właśnie nauczyciele mieli taki obowiązek, żeby szybko wdrożyć te wszystkie technologie informatyczne w swojej pracy. Myślę, że w pierwszym miesiącu było bardzo trudno. To był taki bardzo trudny moment. Ja pamiętam rok 2020, to był marzec, kwiecień, kiedy się rozpoczął ten czas, w którym myśmy mieli nauczanie zdalne. Na szczęście nasza szkoła miała taką przewagę, że myśmy już mieli Teamsy wprowadzone, a więc dzięki staraniom pewnej grupy nauczycieli, a dokładnie nauczycielki, która już ze mną jeszcze jako dyrektorem w roku 2017-18 prowadziła w szkole taką sieć informatyczną, która pozwoliła nam korzystanie z tej technologii Microsoft Office. Myśmy już byli przygotowani i mogliśmy na tej platformie już się zacząć uczyć tak naprawdę, mimo tego, że mieliśmy wcześniej, ale nie było takiej potrzeby, no i niektórzy nauczyciele nawet tam być może nie zaglądali, bo uważali, no mają swojego oczywiście też maila Librusia, to im wystarcza. Natomiast potem ten moment pandemii to wymusił i my, myślę, bardzo szybko się przygotowaliśmy do tego i ja praktycznie pamiętam, to było z tygodnia na tydzień, to był tydzień czasu chyba, kiedy myśmy zaczęli już korzystać wszyscy. No właśnie, bo niektórzy mówią, że pandemia te procesy strasznie przyspieszyła. Bardzo. Ja powiem panu tak, że teraz po tych 2 latach ja jestem przekonany w 100%, że w całej Polsce i na całym świecie właśnie w zakresie technologii IT wiedza nauczycieli bardzo, bardzo, bardzo wzrosła. Oczywiście no, stało się tak, jak się stało. Był to taki trochę przymus, no ale no, jak pan też wie, no czasami też nie wiem, czy tak teraz powinno się tak mówić, ale dawniej, jak się uczyliśmy jeszcze w szkołach, no to nauczyciele musieli czasami też zachęcić, tak w cudzysłowie, takim przymusem do tego, żeby czegoś się nauczyć, no bo no wiadomo, no, uczeń, który jest młodym człowiekiem, nie zawsze ma ochotę się uczyć tego, co mu przekazuje nauczyciel, prawda? Szczególnie, jeżeli to jest podstawa programowa. Może jak robi jakieś fajne, ciekawe projekty innowacyjne, w których sam się angażuje, no to wiadomo, to jest trochę inaczej, ale generalnie jak dobrze wiemy, no nikt z nas nigdy na każdej lekcji nie siedział pełen pasji i zainteresowania. Zawsze albo myślał o czymś innym, albo rozmawiał. No tak to już jest w szkole od lat. Nie tylko w Polsce myślę, ale także za granicą. Natomiast ta pandemia właśnie wymusiła, że ta wiedza nauczycieli bardzo, bardzo w tym zakresie wzrosła. No właśnie. I wiedza nauczycieli bardzo wzrosła. To już powiedzieliśmy. Ale po tych 2 latach pandemii, no, w której ciągle jesteśmy, no, nie należy o tym zapominać, jak pan myśli z perspektywy nauczyciela i dyrektora szkoły, jakie potrzeby technologiczne w tym momencie mają nauczyciele? Jakie mają potrzeby technologiczne? Wie pan co, ja myślę sobie teraz tak, to by trzeba było tak trochę też jakoś tak poukładać sobie teraz w takich pewnych szeregach, dlatego że potrzeby być może i są, ale wiadomo, że każdy z nauczycieli chciałby pracować w swojej szkole, korzystając z ciekawego sprzętu z zakresu technologii IT, bo tych sprzętów teraz jest bardzo, bardzo wiele. Jak właśnie byłem teraz w Krakowie, to nawet sam byłem taki zafascynowany niektórymi rozwiązaniami.
Kimi? które się pojawiają cały czas na rynku. A bardzo mi się podobała taka ta, bo jestem w ogóle chemikiem też, a więc podobała mi się, była tam taka firma, która pokazywała, jak korzystając z wirtualnej rzeczywistości, czyli z tych okularów 3D, takich specjalnych rękawic, można wejść wirtualnie do laboratorium i wykonywać różnego rodzaju doświadczenia chemiczne. Tam można było włączyć palnik, włączyć, przelać sobie jedną ciecz do drugiej, zrobić reakcję chemiczną. Wszystko bezpiecznie oczywiście, bo wiadomo, to jest wirtualnie. Natomiast to jest rzecz bardzo oczywiście dobra i fajna, tylko że nauczyciele po pierwsze jeszcze nie mają możliwości z tego korzystać, bo to nie jest też sprzęt, który każda szkoła sobie tak od razu zakupi, chociaż teraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało laboratoria przyszłości, a więc można też z tego skorzystać, No ale myślę, że właśnie, ważniejszą rzeczą jest to. jeśli pan już teraz mówi o tym, że nie każda szkoła może na coś takiego sobie pozwolić, no pan ma też spore doświadczenie z takimi problemami. Jak sobie należy poradzić? Co trzeba zrobić? Jaka jest procedura, żeby zdobyć środki na tego typu technologiczne pomoce naukowe dla szkoły? Ja już panu powiem. Mianowicie u nas, my już od wielu, wielu lat tak naprawdę to wprowadzaliśmy w swojej szkole. Jak byłem dyrektorem, to od roku właściwie 2012 myśmy stworzyli sobie takie laboratoria przyszłości u nas w szkole. Dlatego też dla mnie to nie jest nic dziwnego teraz, że jest na przykład w szkole jakaś tablica interaktywna, czy monitor multimedialny, czy nawet taki ten sprzęt, który widziałem w Krakowie. Owszem, bardzo fajny, on mnie zafascynował, ale jakby to było coś, co bym szybko wprowadził i jakbym nie bał się tego używać w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o zdobycie różnego rodzaju środków, no to na to jest wiele sposobów. Jak to myśmy, ja mogę tylko powiedzieć, jak to robiliśmy my. Po pierwsze, musiałem mieć taki zgrany zespół nauczycieli. W roku 2010 poznałem, przyjąłem do pracy panią Barbarę Halską, która jest nauczycielem roku i specjalistką z zakresu technologii IT, która też była ze mną w Krakowie. I to ona mnie tak wspierała technologicznie i wiedzowo w tym, w jaki sposób tą szkołę przygotować pod kątem tych technologii. Nie ukrywam też, że bardzo ogromną wiedzę w tym zakresie, i teraz pana zdziwię, dali mi uczniowie, dlatego że my w szkole To nie jest mamy. zaskakujące, bo jest takie też powiedzenie, że technologia w domu no jest tak dobra, że technologia w szkole nie nadąża za tą technologią, którą uczniowie mają w domu. Dokładnie. I na przykład uczniowie, u nas w szkole jest taka ładna aula, która ma takie duże możliwości korzystania tego obiektu w sposób audiowizualny i uczniowie przygotowali sobie naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to oni przygotowali, bo ja się na tym nie znam. To oni proponowali, co kupić, jakie lampy, jaki specjalny sprzęt, jakie specjalne, ja nawet tych nazw nie znam, prawda, ale oni mi to wszystko I proponowali, to było takie oni się studio, tak? ogłosili. Takie studio Tak, telewizyjne, takie jak mamy tutaj. takie studio bardziej pod kątem przygotowania imprez, takich typu jakichś gali, różnego rodzaju koncertów, o, takie coś, bo tam były światła. To może nawet nie było studio takie, chociaż takie studio teraz też mają i też są tym zafascynowani, bo cały czas się tam coś dzieje. Ale to właśnie uczniowie, pamiętam, po to zabiegali. I jeżeli chodzi oczywiście o środki finansowe, to się musiałem bardzo starać, żeby na tych paragrafach szkolnych, które te środki finansowe były, musiałem znaleźć te pieniądze, żeby dokupić im jakiś ciekawy sprzęt. Oni też sami zabiegali o to. Pamiętam, że była taka kiedyś sytuacja, że jeden z uczniów miał babcię, która miała swoją firmę taką dość znaną tutaj na Śląsku i który dzień do mnie przychodzi i mówi: proszę pana, tutaj mój wnuczek mi powiedział, że potrzebujecie pieniędzy, a więc ja wpłacam na Radę Rodziców 5000 złotych i proszę kupić to i to i to. Czyli tak też można pozyskać środki finansowe, czyli trzeba tak trochę tych uczniów Trzeba zaktywizować, znać taką prawda? babcię. Tak, no babcia, znaczy babcię znał oczywiście, znaczy ja wiedziałem o tym, że jest taka sytuacja, ale powiem panu, że byłem taki zaskoczony, bo pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że dostaję od razu pieniądze i to jeszcze od babci naszego ucznia. Ale to jest taka kolejna możliwość. No tak, ale to są Potem takie nauczyciel. losowe możliwości, ale są też pewne procedury, można powiedzieć, ministerialne, które można wykonać. Gdyby pan teraz może nawet tak w punktach o tym opowiedział, bo też nie wszyscy dyrektorzy, nie wszyscy nauczyciele mają tę świadomość. To znaczy, myśmy też bardzo często korzystali z różnych środków unijnych, z takich środków, które
których można było przewidzieć na przykład środki finansowe na jakieś wyposażenie. Bardzo z tego korzystaliśmy i na przykład zdarzyło się nam, że nie tylko z tych środków unijnych, ale także ze środków transgranicznych. Mamy akurat taką możliwość, że mieszkamy blisko granicy czeskiej i wszystkie miasta, które są wzdłuż granic w Polsce na konkretnych miejscach, niedaleko granicy, mają taką możliwość, aby znajdując jakąś szkołę partnerską po drugiej stronie granicy, z tych środków transgranicznych też jakieś środki finansowe pozyskać. I na przykład myśmy tak zrobili sobie w szkole całą sieć teleinformatyczną, bo nie ukrywam, że można mieć w szkole iPady, można mieć w szkole tablice interaktywne oraz różne inne środki, ale jak nie ma tego tak zwanego szkieletu, czyli tego, co to będzie wszystko podtrzymywało, no to się raczej z tego nie skorzysta, prawda? To jest podstawowy problem każdej szkoły, sieć internetowa. I sieć internetowa według mnie jest najważniejsza i ja też się tego właśnie nauczyłem od tej mojej nauczycielki, która powiedziała mi, pamiętaj o tym, że my możemy inwestować w środki tego typu, jak na przykład tablice interaktywne czy różnego rodzaju inny sprzęt, tylko że on potem będzie leżał w szkole, bo nie będzie go można wykorzystać, bo ta sieć musi być. Musi być dostęp do internetu, bo tam jest bardzo wiele ciekawych zasobów, materiałów i tam trzeba te materiały oczywiście przeglądać, ściągać, analizować, a bez dobrej sieci tego się nie zrobi. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, że nauczycielka powiedziała, że trzeba mieć dostęp do internetu, bo tam są bardzo ciekawe zasoby edukacyjne. Nie zawsze tak jest. W powszechnym rozumieniu internet nie jest do końca źródłem wiedzy, ale przede wszystkim jest miejscem, gdzie mamy dostęp do rozrywki. Myślę, że pandemia to bardzo zmieniła. Proszę opowiedzieć, jakie możliwości daje właśnie internet, jeśli chodzi o edukację. O edukację, z której mogą skorzystać nauczyciele, ale też z której mogliby skorzystać uczniowie. Powiem panu, że teraz właśnie jak tym tematem się zainteresowałem, bo jak powiedziałem, pracuję też jako konsultant, nauczyciel konsultant w Rybniku, to okazało się, że jest tyle świetnych materiałów przygotowanych w internecie. No niestety czasami są to materiały w języku angielskim, ale ja myślę sobie zawsze tak i tak tłumaczę nauczycielom. Wy się o to akurat nie martwcie, dlatego że nawet jeżeli nie znacie języka, to uczniowie go znają i to oni mogą wam pomóc przygotować taką lekcję. Na przykład, jakie są konkretne przykłady? Są strony, na których są różnego rodzaju symulacje. Może teraz patrzę pod kątem chemiczno-biologicznym. Są symulacje, które pozwalają na przykład na wykonywanie różnych reakcji. Nauczyciel może sobie do takiej symulacji internetowej przygotować kartę pracy dla ucznia, bo ja tak robię osobiście, i te karty pracy potem wykorzystywać. Wcale nie trzeba korzystać ze sprzętu, którego w szkole i tak oczywiście nie ma, bo na przykład nie ma takiej możliwości finansowej na obecną chwilę. Możemy sobie sprzęt pewien, typu na przykład jakieś pH-metry, jakieś tam czujniki tlenowe, wykorzystać w internecie. Kolejnym przykładem jest to, że można obserwować przez mikroskop różnego rodzaju tkanki, jakieś tam nogi pająka, bo też właśnie widziałem ostatnio taką właśnie fajną aplikację, nogi pająka, różnego rodzaju rośliny. I też można sobie stworzyć z tego karty pracy i wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych. Tych różnych fajnych stron jest pełno. Pomijam fakt, że jest pełno takich zachęcających do różnych gier symulacyjnych, do zabaw, do takich elementów, które możemy wprowadzać na przykład na lekcji jako zachętę, jako tak zwane przerywniki na lekcji. To jest bardzo, bardzo dużo. Ja jestem w ogóle też teraz tym zafascynowany i mimo tego, że jeszcze w roku 98 nawet nie wiedziałem, jak komputer włączyć i mi to pokazywali uczniowie w szkole, to teraz z roku na rok coraz więcej się uczę dzięki tym właśnie naszym uczniom, którzy pokazują mi te różne nowości, dzięki nauczycielom i dzięki temu, że sam się dokształcam. Sam staram się znajdować różnego rodzaju ciekawe rzeczy i naprawdę teraz powiem panu, że w ciągu tych 2 lat to jest ogromny przyrost tych materiałów. Ja nawet nie wiedziałem, że są takie strony internetowe, na których można tyle ciekawych informacji pobrać do wykorzystania. Oczywiście trzeba je potem tak trochę te wiadomości oraz te informacje jakby pod swoją lekcję przygotować. Przesiewać, tak? Prawda? Dokonywać selekcji, bo tak jest bardzo dużo. Tak. Trzeba ją tak przygotować, żeby ją można było wykorzystać na swoich zajęciach. Ale jak powiedziałem, no, nauczyciele są, myślę, na to chętni. Oni są, to są odważni ludzie. Jak mają takie impulsy od swojego dyrektora, który im pozwala na to, żeby się rozwijać, no to na pewno to będą realizowali. Z tego, co pan mówi, to wynika, że przyszłość edukacji jest nieuchronnie związana z technologią i z internetem.
No tak, ja tak właśnie też uważam, że my to musimy brać pod uwagę. Niektórzy jeszcze próbują się tak trochę wstrzymywać od tego tematu i mówią, że nie, że te metody, które były dawniej wykorzystywane, są najlepsze. I powiem panu tak, że ja tak do końca nie jestem przekonany, że tylko sama technologia, bo trzeba umieć łączyć, trzeba umieć wykorzystywać pewne te zasoby internetu. To nie jest tak, że my musimy zawsze korzystać z technologii. Jedna lekcja może być na przykład taką zwykłą lekcją, na której będzie nawet zwykła tablica, taka ta dawna zielona oraz kreda. Ja też pamiętam, że jak byliśmy w roku 2018 na takim konkursie innowacyjności w Kanadzie z naszymi uczniami oraz z naszymi nauczycielami, nas tam było trzech nauczycieli, chyba czterech uczniów, to mieliśmy przyjemność być w takiej szkole. W Toronto jest taka wyspa, na której jest taka szkoła, właśnie szkoła. I myśmy tą szkołą byli zafascynowani, zapytaliśmy się dyrektora, czy możemy tam wejść, tą szkołę zwiedzić. On nam pozwolił oczywiście, po tej szkole nas poprowadził. I co się okazało? Okazało się, że to jest szkoła, w której oni unikają technologii. Całkowicie. Mieli tylko dwie tablice interaktywne. Unikają tak, technologii, mieli tylko dwie tablice interaktywne, a u nas są szkoły, gdzie tak. Nie ma wcale tablicy interaktywnej. No tak, oni mieli dwie. Tak przyznaję, ta szkoła była duża, ale powiem panu, tak panu powiem, czemu mają tylko dwie? Bo mają też, bo mieli też pozostałe jeszcze inne środki dydaktyczne, które były według tych starych metod. Czyli jakieś pełno klocków tego rodzaju, tablic tych zielonych z kredą. Takich ogłoszeniowych tablic też było tylko i wyłącznie pełno. Mieli takie swoje jezioro, na którym pływali na łódkach. Mieli swój ogródek, jeden, drugi, trzeci. Także oni się zajmowali bardziej tą szkołą pod kątem takim tym tradycyjnym. No i też takie szkoły istnieją, prawda? Nie wiem, czy do końca to jest też dobre, dlatego że jak my puścimy dziecko w dalszy świat, w dalszą drogę edukacyjną, bez znajomości tego sprzętu, jak on potem trafi na przykład na wyższej uczelni, na taki sprzęt technologiczny, a więc sprzęt IT wysokiej klasy, nie będzie go umiał obsłużyć, to też chyba nie jest dobre. Także ja osobiście uważam, że trzeba cały czas podążać za tą technologią, trzeba szukać nowinek, trzeba się rozwijać. Szkoły mają obowiązek, żeby przekazywać jak najwięcej różnych informacji, jak najwięcej możliwości pokazać, jak możemy korzystać na przykład w wirtualnej rzeczywistości podczas zajęć, jak możemy korzystać na przykład z tych różnych tablic interaktywnych, jak możemy korzystać z tych różnych projektorów multimedialnych, z tych takich symulacyjnych pracowni chemicznych, na przykład czy fizycznych, czy może innych. Ja zawsze tak właśnie uważam i zawsze stałem na takim stanowisku, że jako dyrektor mam taki obowiązek, żeby dać tym naszym uczniom jak najwięcej, żeby oni jak najwięcej zobaczyli i się nauczyli. Co potem z tym zrobią, to oczywiście będzie ich sprawa. I tego, ale generalnie taki był obowiązek. I tego powinniśmy się trzymać. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tej naszej rozmowy, za którą serdecznie dziękuję. A was zapraszam do subskrybowania kanału AVIT, oglądania następnych filmików z cyklu Innowacja Edukacja. Pamiętajcie, suby, łapka w górę. Dziękuję.